Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny, w tym respirator, ssak elektryczny oraz środki opatrunkowe. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednym z respiratorów stosowanych w opiece domowej jest respirator Stellar 150. Urządzenie umożliwia wentylację mechaniczną pacjentom wentylowanym w sposób nieinwazyjny z użyciem masek twarzowych, nosowych lub ustników. Ważne! W celu zapewnienia optymalnej i dokładnej pracy urządzenia zalecane jest przeprowadzenie procedury rozpoznawania obwodu przy każdej zmianie obwodu. Dla zapewnienia właściwej terapii oddechowej pacjenta każde rozpoznawanie obwodu powinno zakończyć się pozytywnie. Przed przystąpieniem do wykonania adaptacji obwodu przygotuj respirator, obwód oddechowy, filtr antybakteryjny, maskę pacjenta. Umyj i osusz ręce. Uruchom urządzenie. Podłącz do respiratora filtr antybakteryjny. Obwód oddechowy. Maskę pacjenta. Przełącz respirator na tryb kliniczny, naciskając równocześnie pokrętło przyciskowe i ikonę konfiguracji przez co najmniej 3 sekundy. Po aktywacji trybu klinicznego symbol zamkniętej kłódki w nagłówku zmieni się na otwartą. Za pomocą pokrętła z menu Terapia wybierz rodzaj maski pacjenta i zatwierdź. Wybierz ikonę Adaptacja obwodu i zatwierdź. Wybierz Start i zatwierdź. Pamiętaj, aby pozostawić obwód odblokowany ze swobodnym dopływem powietrza. Poczekaj około 30 sekund do zakończenia automatycznych testów. Po zakończeniu procesu rozpoznawania obwodu na ekranie pojawi się wynik testu. Ważne! Zastosowane w filmie metody postępowania są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego posiadającego kwalifikacje w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych.